Widzowie, tak na szybko, chcę z wami zrobić wyścig na łapkę w górę. Sprawdzimy, czy zdążycie teraz zostawić łapeczkę do góry, zanim ja zniszczę te drewienko. 3, 2, 1, klikajcie szybko! O, zdążyłem zniszczyć drewienko i nawet jednego liścia. Ja cię kręcę, co się przed chwilą działo? Czajcie, że wbiłem sobie po prostu na normalny świat Minecraft. Po czym zauważyłem, że coś bardzo szybko obok mnie przebiegło, takiego niebieskiego. I chciałem sobie po prostu na zwyczajnym świecie wbić na Minecraft, zacząć łowić ryby. Po czym coś zaczęło przebiegać wokół mnie. Skupiłem od razu swoją uwagę na tym. I szczerze mówiąc, aż normalnie jestem taki zmęczony w Minecrafcie. Udało mi się jakieś tam miksturki też ogarnąć wcześniej. Tak samo mam jakieś, no takie podstawowe itemy, nie? Jajko to przed chwilą drewno też. I mam swojego przyjaciela tutaj w Minecrafcie. Za chwilę wam go pokażę i tak dalej. Wydaje mi się, że ktoś na tym świecie jest razem ze mną. Widziałem taką niebieską chyba postać, nie jestem pewny. Coś mi migło takiego niebieskiego. Nie wiem, czy to postać, czy to jakiś youtuber, czy ktokolwiek inny. Widziałem chyba jednego na początku, a później co jakaś postać, chyba to był chyba bardziej jako człowiek, gracz, nie wiem, taki czerwony. Bardziej, czerwoną miał koszulkę. Nie mam pojęcia, kurczę, jak to dokładnie wyglądało. Czerwoną albo żółtą? Nie pamiętam. W każdym bądź razie, ja chcę to sprawdzić. Te wszystkie, znalazłem kroki, widzowie. Znalazłem jakieś dziwne kroki. Muszę wam to pokazać i to wszystko prowadzić do tamtej wioski villagerów. Ona jest podejrzana. Postanowiłem, że sprawdzimy to na dzisiejszym odcinku, więc oglądajcie koniecznie do końca. Subskrybujcie mój kanał, bo to jest bardzo ważne, co się stanie teraz. Tu macie czerwony przycisk od subskrypcji. Wbijamy 160 tysięcy. Jak wbijemy 160 tysięcy, to ja z tego kartonu wyciągnę zadanie specjalne dla mnie, które wykonam. Zobaczcie teraz sobie sami, jak malutko subskrypcji brakuje do 160 tysięcy. Jeśli jesteście u mnie nowi, to w tym momencie wciśnijcie ten czerwony przycisk tam na dole. Warto, zapraszam serdecznie. Jak coś, to jeszcze na szybko na środku ekranu wyświetlam wam ostatnią osobę, która mnie zaobserwowała na moim Instagramie. Jeśli chcecie, żebym wyświetlił wasz profil, to wystarczy, że wbijecie, zaobserwujecie mój Instagram, link jest w opisie. A patrzcie teraz na to. Ja sobie idę kawalutek dalej dosłownie i pokażę wam te kroki. Nie wiem, coś mi to przypomina, a w sumie zaraz jeszcze zanim tam pójdziemy, patrzcie, to jest mój nowy przyjaciel Minecraft, nazywa się on Tadzik. Chyba, że to on mi tak mignął, taki niebieski. Ale wątpię. Jeśli mnie teraz słyszysz, napisz, czy nazwałbyś Tadzika Tadzikiem, czy dałbyś mu jakieś inne imię. Bo zawsze można, będzie można mu, powiem mu, żeby zmienił swoje imię, tylko on na razie się nie rusza ani nic. Więc no, niestety to jest taki problem. Ale on będzie ze mną wszędzie, pamiętajcie. Mamy miksturę szybkości, super. O, i to są te podejrzane kroki. Troszkę to przypomina jak dywan, ale czy dywan mógłby być taki mały? Tak mnie zastanawia. Raczej nie, więc no jest to podejrzane na pewno. I to wszystko prowadzi gdzieś w tamto miejsce. Naprawdę to coś, co mi tak mrugało przed oczami, co ja spotkałem, to było bardzo szybkie, ale udało mi się w jakikolwiek sposób dogonić, znaleźć jakieś ślady i tak dalej. Więc no dokądś to doprowadziło, nie mam pojęcia. Tu jest jakieś chyba jeziorko, o, ktoś tu ma swoje jeziorko, fajne nawet. Dobra, idźmy sobie dalej i zobaczmy, czy coś my tutaj znajdziemy. Halo, halo, jestem przybyszem, który przyszedł sobie do świata łowić ryby, nazywam się Aureox. Aureox, czy ktoś tutaj był, czy nie? Widzowie, ktoś mu... Patrzcie! O kurcze, tu jest kogoś ten, ubranko, diamentowe ubranko. W wiosce villagerów takiej normalnej nie ma raczej czegoś takiego, więc ktoś tu musi być 100%. Ej, szalkerowa skrzynia? Zwykła skrzynia? O kurcze, czekajcie, musimy sobie to koniecznie sprawdzić. Tu też krok na dachu nawet, jacie. Co tu mamy? Waterfall. Niebieskie TNT, co jest? Amp? Dram? Ej, co to są za rzeczy? Musimy to posprawdzać. Ja cię kręcę, pierwszy raz coś tylko widzę. Tissue box. Zabieramy wszystko do sprawdzenia. Znaczy, może TNT nie chcę, bo i tak nie mam czym to odpalić. Poczekajcie, mamy jakieś rzeczy. Drum set, drag blue. Co to jest? Czajcie? Co to? Ktoś tutaj jakąś muzyka spotkałem, czy o co chodzi? Co to są za rzeczy w ogóle? Jacie, ale dziwne. A dobra, tu jakaś podejrzana skrzynka. Idziemy. Ej, to chyba na jakieś płytę muzyczną. Może tu jest do otworzenia jakaś płyta i coś tu będzie leciało z tego, tylko nie wiemy w sumie. Dobra, electric guitar, light blue. Elektryczna gitara, ale nie da rady na nie grać, okej. Do... Jo! Jakie drzwi fajne! Patrzcie na to, widzowie. Co jest? Pierwszy raz takie drzwi widzę. Pastor Jaws. O kurde, rekin jakiś jest. To jest jakiś plakat chyba ostrzegający, albo nie wiem co to. Co to jest? Toad Blush. Toteczki do mycia zębów? Co tu robią takie rzeczy? Trash Bin Blue. Kosz na śmieci? What? Co tu takie rzeczy robią? I... A, to nie wiadomo, ale coś ostrego. Lepiej się obok tego nie kręcić. Dobra, czyli tutaj chyba wszystko zabraliśmy? Nie, jeszcze coś takiego jest. No, nie wiem, no po tych rzeczach twierdzę, że chyba nie jest to nikt zły, żadna jakaś zła postać.
A czekajcie, Ej, czemu ty się chowasz tutaj? To twoje ubranko jest w villagerze? Czemu się chowasz w tym? Czekajcie, poza... co tu jest coś napisane? Głowa Sonika. Co? Koszulka Sonika, spodnie Sonika i... buty Sonika. Co? Czy ja jestem w miejscu... Jestem na świecie, gdzie istnieje Sonik, a to jest miejsce, w którym on przebywa? Ej, w ogóle czekaj, noc się robił, kurde, więc pewnie zaraz go spotkamy chyba. O ile wychodzi, chyba że on nie wychodzi w nocy, tylko w innej, o innej porze, nie wiem tego. Czekajcie, ubieram to. Jak się dziwnie czuję jakoś. Czuję się taki, jakoś szybki, a sprawdźmy to. Nie, nie jestem jakiś szybki. Dobra, czyli to po prostu są jego ubrania. Czajcie to, mam na sobie ubrania Sonika. Ale dobra, wolę to lepiej odłożyć, jak coś to nie ja, bo jeszcze mnie zaraz zobaczy i się zdenerwuje na mnie. Może ten villager to jest jakiś... Kurczę, mam nadzieję, że ten villager, który tu stał i bronił tego, nie poszedł teraz. Oj, to był chyba on albo inny. Villagerze, nie mów nic Sonikowi, żebyś mnie nie wsypał przypadkiem, bo będę miał przerąbane u Sonika. Ojejku, w razie co, wypiję sobie miksturę szybkości na szybko na ten, żeby móc jakoś uciekać sobie zaraz. Dobra, tu sobie bierzemy chleba, tu bierzemy to, pochodnie, o, zjedzmy sobie, zjedzmy. Idziemy sprawdzić sobie, czy jest tu, czy są tu jakieś kolejne wskazówki, jakieś rzeczy, czy jest tu przede wszystkim Sonik, a może Sonik teraz w stu... Ajajajajaj, zablokowałem się, no kurczę, to była jakaś pułapka na mnie zaplanowana chyba. Dobra, tu jest woda, ale nie widać ani bąbelków, ani nikogo w środku. Zatem, no, raczej nie ma tu nikogo. Drodzy widzowie, świat zrobił się jakiś dziwny. Taki, nie wiem, inne kolory w ogóle ma. Nie rozumiem, czy od... Ej, czemu villagerowie są tacy szybsi? Widzisz, tacy szybsi. Szybci, nie mogę się wysłowić. I czemu on mu buraka wyrzucił? O co tu chodzi? I to naprawdę, to jest jakaś nienormalna wioska. Czekajcie, jest kolejna skrzynka. Co to są za rzeczy w ogóle? Ładne, zegarki. Czekajcie, zabieramy to wszystko. Musimy to koniecznie sprawdzić. W ogóle noc się ten... Czujcie? Sop. Co to? Ej, czekajcie, co to był? Nie pamiętam już teraz angielskiego. Ale to wygląda jak żelazo, tylko że inny kolor w ogóle. To jest jakiś specjalny blok. Może to są jakieś drogocenne rzeczy Sonika, jeśli on faktycznie tutaj jest. Może to nie powinien... Nie, nie, to lepiej tego nie brać, mi się wydaje. A tam? Co to jest? Są otwarte drzwi. Czy to jest... Prawdziwy domek Sonika, a tutaj po prostu jest wioska, w których ma on swoich ludzi? Nie wiem, ale ja muszę iść tam sprawdzić koniecznie. Blackberry Priv. Blackberry... Co jest jakiś telefon mamy? Ej, ojo, a może to jest coś do hakowania? Odłożę to lepiej. Recipe book. Jakąś książkę mamy. This book on... Pick here. O, co to jest? Content, toaster, blend, go. Możemy to... Co? Czy Sonik ma tutaj jakąś przepisową książkę na mikstury? Jakie specjalne mikstury? Co to jest tutaj? Zobaczcie, co ja znalazłem. Ja cię kręcę. Niewykonalna mikstura! Ja pierwszy raz coś takiego widzę, aż mi ciarki przeszły teraz, jak mam być szczery. Naprawdę! Paddle pool. A niewykonalne... O! To ja... Jaki basenik! Co jest? Kaciuszka się pływa. To ja dam tutaj mojego Ej! Czemu ty? Nie, ja po... No kurczę, bo widzowie, to jest... To był Tadzik i on teraz się nazywa inaczej. No nie fair, on sobie co chwilę zmienia imiona. On raz robi Procedure, raz robi Tadzik, wcześniej mi się jeszcze nazwał Guguś, pamiętam. Ja wcześniej jeszcze jakiś Sirikus, coś takiego było. Na razie zostajesz tutaj, a ja wolę cię, jak jesteś Tadzikiem. Widzowie, napiszcie w komentarzu mnie. Możesz się tu pokąpać z kaczuszką razem. Zostań sobie, zostań. O, proszę, jak się razem bawią, super. Dobra, prezent jakiś jest. Ej, może to prezent Sonika dla jakiejś wybranki albo coś? A, nie mogę go tworzyć. Nintendo Switch Red Blue. Jaki on ma rzeczy, co to jest w ogóle? A tu? Locker... Jakiś locker specjalny, można odkładać rzeczy. Ja cię kręcę. Diamond Steelwatch. Mamy Steelwatcha. Ja cię kręcę. Battle Filing Machine. Jakaś maszyna. Jak myślicie, do czego ona może służyć? Napiszcie w komentarzu. Czy Sonik jest jakiś... O, proszę idę przecież. No dobra, Tadziku, możesz zostać. Możesz z... Nie wiem, ty Tadziku nie ogarniesz pewnie, do czego to służy. Ale mniejsza. Mamy backpack, gaz, cylinder, jakieś światełko, krzesełko. Plecak, ale duży, fajny plecaczek. Ale zabieram to na razie. Muszę to wszystko podkładać lepiej z powrotem tam, gdzie było. No wiecie, lepiej nie ma co ryzykować. Czy to się da radę, czy to da radę zniszczyć? Takie pytanko zasadnicze. Tak, chyba da. O nie, nie chcę, tego nie chcę.
Ten prezent też zabił. O, super, że się nie otworzył ani nic. Ale jeszcze czegoś nie sprawdziłem. World Glo... Co to było? Jakieś... Ej, nie wiem, to jest jakieś... A, dziwne w każdym razie. Odkładamy, mniej więcej wszystkie rzeczy sprawdziliśmy sobie, widzowie. Zabieram to, to, to i to, pochodnie. Ale ci villagerowie nadają, nie da się ich słuchać, tak szczerze mówiąc. No, gadają i gadają. Co ty tak dziwnie biegasz, kręcisz głową? Tak, ja nie wiem. W ogóle jest noc, ciekawe czy Sonic w ogóle się pojawi. Widziałem. Ej, ktoś tam przebiegał. To był chyba Sonic. Niebieski za tym, dosłownie ułamek sekundy. Wy mogliście tego nie zauważyć, bo dosłownie jakby ja nie patrzyłem, aż nie miałem tak ekranu dobrze, tylko widziałem jak ktoś przebiegał tak kątem oka, bo ja mniej więcej staram się mieć taką podzielność uwagi w Minecraft, jak coś się rozglądam, że patrzę wszystkie, no może nie za sobą, nie, ale tak przed sobą widzę mniej więcej i drygło mi coś niebieskiego tam. Naprawdę, coś przebiegło takiego nie... Ej. Być może on tu jest, no jak drzwi są otwarte? Jakie smakołyki on tu ma przed wejściem. Ciasteczka, z chęcią bym sobie zjadł, ale ja na razie muszę się posilić tylko trzciną cukrową i chlebkiem. O, mamy też jajeczko, a może uda się zrespić kurczaczko? Udało się, jedno jajko, już to było z 10% szans. Ja cię kręcę. Napiszcie imię, propozycję imiona dla kurczaczka, gdy mnie słyszy. No cześć maluszku, cześć, cześć, cześć. O, ja ci... O, co to? Jejku. Czy to, czy... O, kurczak idzie mnie bronić chyba. Ja cię kręcę. Masz ty! Masz! Co to jest w ogóle? O, jakiś dymek poleciał. Fuj! Fuj, muszę sobie zjeść aż przez to. Ktoś tu najwidoczniej... Może to był piesek Sonika, a jego... O, 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 o. Dobra, czekajcie. Puk, puk! Dzień dobry! Soni... Nie, dobra, nie ma. Nie ma? Co jest? Co to za dom? Ile prezentu? Czy on ma dzisiaj urodziny? Sonik chyba dzisiaj ma urodziny, widzowie, albo mi się wydaje. Zobaczcie, jakiś tort specjalny. A tu prezencik, tam kolejne prezenty. A może dzisiaj jest jego dzień urodzinowy i po prostu przyszli do niego koledzy, jakieś postacie, przyjaciele. I oni poszli, i temu mi mrugło, poszli się bawić, a to wszystko zostało. A czemu? Jacuzzi może dostał na rodzinę? Ej, dobra, ja się nie będę kąpał w jacuzzi Sonika. Jeśli naprawdę to jest jego jacuzzi, no to ja nie wolno mi tu wchodzić. Zobaczcie, w ogóle jakiś obraz. No chyba tak, tylko... Oj, ta lawa tutaj mi nie pasuje zupełnie, no dobra. Prezenty... O, czekaj, Prosidu, Prosidu, chciałbyś jeden prezencik? O, trzymaj, to będzie prezent dla ciebie, otwieraj sobie, otwórz, otwórz. Nie, ja nie chcę prezentu. Dobra, nie, no nie, zabieramy go na razie. Odpoczywaj sobie tutaj u mnie. No chodź, nie uciekaj, no, co ty odwalasz? Widzowie, ja jeszcze wejdę sobie tutaj do tego lasu, chociaż, kurde, za dużo mobów, ja cię kręcę. Ale ja naprawdę mówię wam, że serio wtedy widziałem Sonika raczej. Tak mi się wydaje, no tym bardziej twierdzę jeszcze to po tych ubraniach, nie? Widziałem coś niebieskiego przebiegającego. Zamknąłem drzwi, na razie się stąd zawijam. Przyjdę tutaj następnego dnia, czyli jutro. Więc koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapeczkę do góry. Jeśli teraz mnie słyszysz, napisz w komentarzu taki komentarz jak dotrwałem do końca albo dotrwałam do końca. W zależności czy jesteś albo chłopakiem, albo dziewczyną, więc koniecznie zaspomujcie w komentarzu. Ojejku, ile tu się tych zebrało, ile stworów. Dobra, ja stąd zawijam, w razie co, żeby nie było żadnych podejrzeń na mnie, tam jest dużo takich rzeczy zostawionych. Ja mnie, może chyba tutaj sobie zaraz gdzieś zrobię tu taki swój domek ochronny i będę po prostu sobie śledził Sonika, a pewnego dnia, może jutro już do niego podejdę na takie pierwsze spotkanko. Więc oglądajcie do końca, trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się w następnym filmie już jutro. Na razie, cześć!